Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do KSP, wracamy do naszej kariery w imię nauki. Moi drodzy, eksperyment. Między odcinkami stworzyłem tą rakietę, którą widzicie obecnie na ekranie. Jeżeli preferujecie, abym rakietę tworzył w ramach samego odcinka, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wam nie przeszkadza to, że około godzinki spędziłem poza odcinkiem, prawda, eksperymentując z tym potworem, z tym monstrem, które widzicie obecnie na ekranie, po prostu dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, jak to powinienem robić dla waszego najwyższego komfortu oglądania. Teraz tak, krótki opis rakiety. Zamysł rakiety jest prosty, jest to badacz munowski, bezzałogowy badacz munowski. Wzór pierwszy. Pierwszy segment to 7 rakiet na paliwo stałe, kierowanych wingletami, 6 wingletami. Oczywiście pierwszy segment zostanie odrzucony jeszcze w atmosferze. Segment drugi to dwa duże zbiorniki paliwa z stosunkowo dość słabym silnikiem Terrier. Ten moduł posiada anteny przekaźnikowe, osobny rdzeń sondy i panele słoneczne. Drugi segment będzie nam towarzyszył od znalezienia się na orbicie karabinu przez manewr iniekcji munowskiej na właśnie trajektorię w sferze wpływu grawitacyjnego Moona, po osiągnięcie orbity Moona i w momencie osiągnięcia orbity Moona, moi drodzy, drugi segment zostanie odrzucony i trzeci segment będzie miał za zadanie wrócić na karabin. I w momencie, w którym wrócimy na karabin, będziemy znajdowali się tuż poza orbitą karabinu, ustawimy się odpowiednio, odrzucimy trzeci segment, zostanie nam tylko czwarty segment. Czwarty segment zawiera w sobie rdzeń eksperymentów, który to zbierze wszystkie dane eksperymentalne, które poczynimy, których obserwacje poczynimy w międzyczasie, tarczę termiczną i spadochron. Tego modułu nie możemy kontrolować, dlatego spadochron chcemy aktywować w momencie odrzucenia tego modułu i oczywiście trzeba będzie w odpowiedni sposób do tej atmosfery wejść. Tym samym segment drugi zostaje na orbicie Moona jako prymitywny przekaźnik i stacja badawcza prymitywna, a segment trzeci spala się w atmosferze, tak samo jak segment pierwszy. Segment czwarty, miejmy nadzieję, odpukać ląduje na karabinie. Jak widzicie, nawet wyjaśnienie, jak ta rakieta ma działać, chwileczkę zajęło. Konstruowanie jej zajęło jeszcze więcej i też nie ma tutaj żadnych super, że tak to ujmę, istotnych sztuczek, sposobów na konstruowanie tego. Jest to bardzo chamsko, że tak to ujmę, brutalną siłą rozwiązany motyw próby realizacji zadania orbity Moona i powrócenia z orbity Moona na karabin. Tym samym bez dalszej zwłoki możemy wytoczyć to monstrum i spróbować wystrzelić na orbitę. Zobaczymy, czy zadziała. Mam nadzieję, że zadziała. Pierwszy test zdecydowałem się zostawić na Wii. To niezbyt ładnie, niezbyt stabilnie wygląda. Pierwszy test zdecydowałem się zostawić na sam zapis, ale może to się skończyć tragicznie. O, widzimy, że również fatalnie jest umieszczony, fatalnie jest zrotowany obiekt. No cóż, co może pójść nie tak? 3, 2, 1, zapłon silników, zapłon potwierdzony, mamy stabilny start rakiety. Rozpoczynamy obrót rakiety i rozpoczynamy manewr zwrotu grawitacyjnego. I oczywiście całość rakiety jest dość znacząco chybotliwa, bo jakże mogłoby być inaczej? W końcu to kebel i w końcu jest to mój konstrukt. Zobaczmy, moi drodzy, jak bardzo to nie zadziała. Jeżeli wasza rakieta zachowuje się w taki sposób, to musicie wiedzieć, że coś źle zrobiliście. Ja jestem w pełni świadom tego, że coś tutaj fatalnie zrobiłem.
Dobra. Zobaczmy, jak wygląda nasz profil lotu. Dość kiepsko. Niewiele aspektów lotu, tej realizacji i planowania tej misji przebiegło poprawnie. Zbyt głęboki ten skręt grawitacyjny, jesteśmy zbyt głęboko w atmosferze i zbyt szybko jednocześnie się w niej poruszamy. Jak widzimy, TWA jest na poziomie 4 na ten moment. Nie najładniej to wygląda. Ok, odrzućmy pierwszy segment. I to było do przewidzenia. Jej! A przynajmniej... A nie, nie uda nam się nawet odzyskać tego, ponieważ nie mam uzbrojonego spadochronu. Tym samym musimy spróbować raz jeszcze. Ponieważ da się to zrobić, tylko muszę być odrobinkę mniej tępy, że tak to ujmę. I naturalnie powinienem był tą rakietę zupełnie inaczej zaprojektować. Być może... Co jest nie tak z tą rakietą? Jest ona zbyt długa i zbyt słaba strukturalnie. Dodatkowo jest ona w jakiś dziwny sposób przekręcona, prawda? Możecie to z łatwością zauważyć, że jest ona w dziwaczny sposób przekręcona. I dość dużo rzeczy można tutaj znacząco lepiej zrealizować. No dobra. Zobaczymy, jak za drugim razem nam to wyjdzie. Oczywisty błąd praktyczny, który został tutaj popełniony, to zbyt szybka separacja pierwszego segmentu, prawda? W momencie, w którym siły aerodynamiczne na resztę naszego pojazdu działały w taki sposób, że rzuciły nami o wcześniejszy segment. Być może aktywacja silnika w tym samym momencie, co odrzucenie pierwszego segmentu może być nieznacznie bardziej praktycznie rozsądne. Tak czy siak będziemy chcieli chwileczkę przed odrzuceniem zaczekać. Dobrze. Gdy wygaśnie plazma dookoła nas, 3, 2, 1. No, ok. I spróbujmy teraz. Spróbujmy teraz osiągnąć orbitę. Zobaczmy, co będzie potrzebne, żeby tą orbitę osiągnąć. 100 na 100 mniej więcej w taką orbitę będziemy chcieli się wcisnąć. Zobaczymy, jak nam to w praktyce wyjdzie. Oczywiście na ten moment silniczek ma dość niski TWR, jest to słaby silniczek, a mamy dużo paliwa ze sobą, więc chwileczkę ten manewr zajmie. Myślę, że koło, jak widzimy, tutaj mieliśmy 3 minuty manewru, prawda, czy wystarczająco dużo paliwa na 3 minuty nieprzerywanej pracy tego silnika. Podejrzewam, że spędzimy tutaj jeszcze z minutkę i pamiętamy, że chcemy mieć wystarczająco dużo TWR, aby również udać się na Moon i tam wejść na orbitę. Więc zobaczymy, czy wykonałem swoje kalkulacje, swoje zadanie domowe prawda, pod postacią kalkulacji, ile delta V potrzebujemy odpowiednio, czy też będzie się nam nie mściło.
zbyt optymistyczne podejście do tematu. Mamy coraz mniejszy zapas. Jeżeli nie uda nam się w przeciągu około 400 metrów na sekundę delta Win osiągnąć orbity, niestety nasza misja jest skazana na zagładę, zagładę, zagładę. A przynajmniej na niezrealizowanie jej pierwotnie zakładanych parametrów. Ok. I w tym punkcie około 100 metrów na sekundę. Odrobinkę więcej. 200 metrów na sekundę. A będzie to problematyczne, ale wydaje mi się, że jeżeli resztę misji zrealizuje optymalnie, to powinniśmy być w stanie zrealizować mój pierwotny zamiar. Zobaczmy teraz, jak to faktycznie zadziała. Misja niestety, jak możecie się domyślić, obecnie zaplanowana przeze mnie była dość na szybko. Aktywujemy nasze anteny przekaźnikowe. Panele słoneczne pasywnie są aktywne. Na 8 sekundach będziemy chcieli rozpocząć manewr wyrównania naszej orbity. Nie mogę przyspieszyć tempo upływu czasu, bo znów coś mi się popsuło, albo ja czegoś nie rozumiem, albo coś nie działa, albo. Na 8 sekundach. Jeszcze chwileczkę. 3, 2, 1, zapłon. To będzie wyrównanie naszej orbity. Powinniśmy być mniej więcej równo. Mogę jeszcze odrobinkę ją wyrównać. Odrobinkę. Ok. I teraz na pewno mamy wystarczająco dużo paliwa, żeby udać się na Moon. Prawie na pewno nie mamy wystarczająco dużo paliwa w tym drugim module, aby moi drodzy na Moonie wejść na stabilną orbitę. Jak widzicie, wystarczająco dużo, aby próbować na Moona się udać, tak? Ale cokolwiek więcej jest problemem zwyczajnie. Bo gdybyśmy chcieli tutaj tą orbitę wyrównać, powiesz mi, ile to jest metrów na sekundę delta V, czy mi nie powiesz? Nie powiesz. I co my z tym fantem możemy, moi drodzy, zrobić? Spróbujmy raz jeszcze zaplanować manewr. Jaka jest absolutnie minimalna ilość kto i nie jest mój cel już? Czyli praktycznie cała reszta paliwa, jaką mamy w tym segmencie, jest niezbędna nam, żeby dolecieć na Moona.
A następnie, żeby odpalić kolejny silnik, musimy odrzucić ten segment. Czyli ten segment nigdy domyślnie, ten segment, który miałby, nigdy nie znajdzie się na orbicie Luna. Będzie przez chwileczkę robił jako nasza stacja przekaźnikowa, gdy będziemy próbowali drugim segmentem wejść na orbitę Luna. Powiedzmy, że coś w tym guście chcielibyśmy zrobić. O. Nie wiedziałem, że coś takiego by zadziałało. Dlaczego coś takiego by... No dobra. Powiedzmy, że coś takiego chcielibyśmy zrobić. Czy mogę jeszcze bardziej zmniejszyć początkowe spalenie? Muszę tutaj znaleźć najbardziej, że tak to ujmę, oszczędny profil lotu. Absolutnie najbardziej oszczędny profil lotu. Wtedy pytanie, o ile więcej paliwa będziemy musieli zużyć, żeby wejść, prawda, na samą. Orbitę dookoła Moona. Bo to nadal będzie wykonywane. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Ta misja raczej tutaj nie zostawiłem sobie wystarczająco dużych marginesów Delta V. Nieefektywny profil wejścia na orbitę zużył cały margines Delta V, jaki sobie zostawiłem. Zobaczmy, jak to zadziała. Manewr będzie miał miejsce przez 57 sekund. Czyli... Na 29 sekundzie chcemy zacząć ten manewr przeprowadzać, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy jeszcze, jak to w praniu wyjdzie. Możemy... nie mogę odrobinkę przyspieszyć tempa, bo muszę wrócić do centrum kontroli lotów i ponownie do pojazdu, aby obejść ten błąd, który tutaj obecnie odczuwamy. A nie chcę tego robić teraz, bo mamy odrobinkę, mały zapas czasu. Zwyczajnie. Dobrze. Ta misja powinna być znacząco lepiej przeze mnie zaplanowana, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Myślę jeszcze o scenariuszach, jak mógłbym lepiej zrealizować profil wejścia na orbitę, no ale to jest już tak dużo błędów z mojej strony konstrukcyjnych, że musiałbym zwyczajnie przemodelować od zera cały pojazd na dobrą sprawę. Dodanie większej ilości zbiorników na paliwo raczej nie zadziała ze względu na niski TWR i fatalny profil początku naszego lotu. Jest kilka pomysłów, które mogłoby zadziałać, ale tak jak mówię, to wymagałoby przemodelowania praktycznie całego pojazdu.
musimy być teraz czujni, ponieważ każda odrobinka jest tutaj na wagę złota. Każda odrobinka delta V jest na wagę złota. Okej. Okay. Żeby cokolwiek tutaj zrobić, potrzebowaliśmy 162 metrów na sekundę delta V. Tego oczywiście nie mamy. A dobrze, okej. Czyli wiemy, że ten drugi segment na pewno tutaj nic nie będzie w stanie zrobić. Wszystko, co możemy zrobić, to spróbować skorygować naszą orbitę i zastanowić się, jak chcemy go wypchnąć. Właściwie nie chcę, to też mój błąd, nie chcemy, żeby ten segment się spalił w atmosferze. Wolelibyśmy, żeby on wszedł na jakąś odrobinkę rozsądniejszą orbitę. Dobra. Zamysł jest dość prosty. Chcemy teraz troszeczkę skorygować naszą przyszłą orbitę. Dobrze. No i ten segment odrzucimy zwyczajnie, przedwcześnie. On niestety nie będzie naszym satelitą przekaźnikowym, a przynajmniej nie satelitą przekaźnikowym na Moonie. To jest dość niefortunne, no ale cóż, poradzić. Mój błąd, moje niedopatrzenie. Więc przesuńmy się dalej w czasie. I zobaczmy, czy faktycznie wystarczy nam naszych anten, żeby komunikować się z satelitami przekaźnikowymi. I nie jestem pewien. Wiemy, że z KSC możemy się kontaktować, ale nie wiemy, jak z całą resztą. I na ten moment z KSC faktycznie się widzimy, tak jak powinniśmy, i też od właściwej strony będziemy mogli manewr przeprowadzić. Jak dużo paliwa potrzebujemy, żeby wejść tutaj na orbitę? Oczywiście tego nie ma możliwości wykonania tym segmentem. 136. A następnie, po wejściu na orbitę, zaraz będziemy chcieli wyjść z tej orbity, że tak to ujmę, czyli wrócić tą trajektorią. Jak dużo paliwa będzie potrzeba, żeby wrócić? Czyli coś koło 400 metrów na sekundę delta V. A gdybym miał mniejsze zbiorniki, sytuacja wyglądałaby rozsądniej, ale niestety tych mniejszych zbiorników nie ma. Dobrze. Zamysł jest brutalnie prosty. W najniższym punkcie zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Najpierw tak, zapisujemy temperaturę, zapisujemy ciśnienie, zapisujemy dane stąd, zapisujemy dane stąd. Wszystko zapisujemy z powrotem w naszej głównej jednostce. A powinienem był też zapisać dane z orbity karabinu. Mój błąd. Przez to mniej punktów badawczych zdobędziemy, koniec końców. Ale za bardzo skupiłem się na innych problemach. I teraz tak, chcemy udać się mniej więcej gdzieś tutaj. Niestety KSC zajdzie nam za horyzont. Musimy się pospieszyć z tym manewrem, wykonać go szybciej. Ponieważ teraz robimy tak. Odrzucamy ten górny segment. Górny segment jest kontrolowany poprzez ten przekaźnik, więc nadal mamy kontakt. I to, co chcemy zrobić teraz, to aktywować ten silnik i najpierw wykonać
wyhamować na orbicie, znaleźć się faktycznie na orbicie. Póki mamy kontakt jeszcze z bazą. Ok, jesteśmy na orbicie. Oficjalnie jesteśmy na orbicie. I to, co teraz chcemy zrobić, to wykonać dokładnie przeciwny manewr. Szybko, 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 zanim stracimy kontakt, doprecyzować go na tyle, żeby nie spalić się zupełnie w atmosferze. Ok. Koło 36 km powinno być optymalne. Przesadziłem. Koło 42 chciałbym mieć i mamy doprawdy bardzo mało. Ok, 42. I teraz tak, nasz satelita przekaźnikowy wejdzie na orbitę prawie zbliżoną do orbity Moona. Spróbujemy ją skorygować jeszcze, żeby robił za przekaźnik. Chociaż to jest dość kiepski pomysł, tak czy siak. A ten moduł powinien niebawem wrócić bliżej Krebi. Więc przesuńmy się w czasie. Stop. I teraz tak. Widzimy, że... nasz badacz Mnowski jest pierwszy. Ok, to jest przekaźnik. Wiecie co? Zamieni się w przekaźnik. Tak. Zamieni się miejscami z przekaźnikiem. I ten przekaźnik, teraz widzimy, że z KSC rozmawia. I tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy on jest w stanie rozmawiać z kimkolwiek innym. Powiedz mi, jak dużo jesteś w stanie zmienić swoją trajektorię. Możemy ponownie użyć księżyca, aby zmodyfikować naszą trajektorię, jeżeli chcemy. Mamy 58 metrów na sekundę delta V jeszcze w tym segmencie. Co oznacza, że możemy próbować w przyszłości tak zmodyfikować naszą trajektorię, aby nie spotykać się ponownie z Księżycem, być może. Chociaż nie mam pomysłu, jak to zrobić. To na przykład nie jest najlepsze rozwiązanie. Możemy spróbować zaczekać orbitę albo dwie, ponieważ my z Księżycem będziemy się na pewno spotykali w przyszłości. Czy mamy jakieś dane, które fajnie by było zebrać, przekazać? Szkoda, że zmarnowałem okazję i nie zebrałem danych na orbicie, wysokiej orbicie karabinu, bo to też dane, które mogliśmy odzyskać. Bo teraz na przykład gdy to przekazanie zaledwie 3,8 punktu nauki. To równie dobrze mogę to przekazać, bo już nigdy nic bardziej użytecznego nie będziemy tutaj mieli. Tutaj nic nam to nie daje, prawda? Bo już wcześniej przekazaliśmy. Mamy nowy zapas energii elektrycznej, anteny działają. Wróćmy do tego, co nas interesuje. Możemy teoretycznie dokonać jakiejś korekcji, gdybyśmy chcieli teraz, bo mamy bezpośredni kontakt z KSC, ale nie. Wydaje mi się, że nie chcemy nic tutaj robić na ten moment. Ok. Nadal znów mamy bezpośredni kontakt z KSC. Możemy zmodyfikować naszą trajektorię, gdybyśmy chcieli, aby na przykład zredukować prędkość, z jaką będziemy się zbliżali do atmosfery. To zużyje większość paliwa, jaką mamy na ten moment.
Moglibyśmy postarać się nawet więcej tego paliwa zużyć. A to już za dużo zużywane paliwa. Coś w tym guście. Wiem, że bardziej efektywne byłoby niżej, ale ja będę chciał ten segment odrzucić dość szybko. Więc równie dobrze możemy przemieścić się bliżej tego nodu. Pyk, 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 pyk. Okej, równie dobrze możemy ten manewr wykonać teraz. Nie robi nam to zbyt dużej różnicy. Jedną różnicę, jaką może nam to zrobić, to jest to. Ty się odznacz. Nadal jesteśmy na właściwej trajektorii. Macik, muszę to wyrzucić. A nie, widzicie, teraz już nie jesteśmy na właściwej trajektorii. Bo byśmy przestrzelili. Byśmy zwyczajnie przestrzeli. Okej. Powiedzmy tak. Powinniśmy z nieznacznie mniejszą prędkością wpadać do atmosfery dzięki temu czy przez to. Okej, przesuńmy się dalej. I zupełnym przypadkiem gdzieś nieopodal, relatywnie nieopodal KSC powinniśmy lądować. I możemy teraz spróbować jeszcze odrobinkę wytracić tej prędkości. Całą resztę paliwa teraz spalimy, żeby maksymalnie naszą prędkość wytracić, a jednocześnie mniej więcej na tej samej wysokości się znaleźć. Okej. Prawie jakbym to zaplanował, zobaczcie, prawda? Idealnie nad KSC przelatujemy. Okej. Oczywiście nie zaplanowałem tego, jest to czysty przypadek. Jeżeli się nie domyśliliście jeszcze po reszcie moich umiejętności grania w tą grę, tak, to jest jak najbardziej czysty przypadek. I teraz tak, będziemy chcieli odrzucić resztę pojazdu i będziemy chcieli zrobić to odrobinkę wcześniej i pod drobnym kątem, ale nie pod zbyt dużym kątem, żeby pojazd sam aerodynamicznie się ustabilizował, będzie wchodził do atmosfery. Czyli szybki zapis, bo nie jestem pewien, jak dokładnie to zrobić. Wydaje mi się, że wiem, ale nigdy tego w praktyce nie robiłem. I pamiętajcie, że utracimy kontrolę nad tym pojazdem, gdy go odrzucimy. Muszę się przyłączyć do... Byłem święcie przekonany, że ustawiłem tutaj root point, ale najwyraźniej się myliłem. Dobra, co oznacza, że muszę teraz szybko przejść do centrum lotów kosmicznych i przełączyć się na ten śmieć, bo ja ten śmieć muszę ręcznie kontrolować. To jest kolejna rzecz, której najwyraźniej dopilnowałem. Byłem święcie przekonany, że root point jest we właściwym miejscu, a on bynajmniej we właściwym miejscu się nie znajdował. Fly. Gdybym zostawił sobie mniej czasu na podjęcie takiej decyzji, sytuacja wyglądałaby nawet gorzej. Dobra, mam nadzieję, że on się samoczynnie ustabilizuje i mam nadzieję, że zapamiętało, że spadochron jest... jest aktywny. Jak widzicie, pojazd, w cudzysłowie, jest aerodynamicznie stabilny ze względu na to, że najcięższa rzecz to rzecz, którą faktycznie powinien kierować się w
stronę lotu naszego pojazdu, gdzie my jesteśmy. A troszeczkę dalej niż się spodziewałem. Czy widzimy gdzieś w pobliżu resztę pojazdu, który dorzuciliśmy? Tak, tu możemy dostrzec. A w oddali za kiepskie ustawienia graficzne mam aktywne. Ale tak, mogliśmy przez chwileczkę dostrzec ten odległy pojazd. Równie dobrze możemy przyspieszyć tempo upływu czasu. Mam nadzieję, że pojazd zdoła wyhamować, bo nie mamy dodatkowego spadochronu hamującego, mamy tylko spadochron główny, więc zobaczymy, jak to zadziała. Ok, wyszliśmy z etapu ciskania plazmą na lewo i na prawo i spadochron główny jest wstępnie aktywny, czasza nie jest jeszcze otwarta, ale na ten moment nie widzę możliwości, aby ta misja się nie powiodła. Nawet gdybym chciał ją sabotować, to nie mam takiej możliwości, bo nie mam kontroli nad tym pojazdem obecnie. To powinno zrealizować nasz kontrakt, gdy odzyskamy to wraz z danymi naukowymi, które możemy wyciągnąć z tego. Niestety o około 20 punktów badawczych mniej niż powinniśmy wyciągnąć z tej misji, ponieważ zmarnowaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo zasobów, kiedy ja martwiłem się o to, jak nieefektywnie tę misję przeprowadzałem. To jest dość duży problem. Ale jak widzicie, moi drodzy, nie macie zielonego pojęcia, co robicie. Od czasu do czasu może wam się udać to zrealizować. I tak, badacz Munowski, nasz satelita przekaźnikowy na dziwnej orbicie, który domyślnie miał służyć Moonowi, ale w praktyce niewystarczająco poprawnie go do takiej roli przygotowałem. Czekamy, czekamy, czekamy. Nie jestem nawet pewien, czy wy w ogóle cokolwiek na ekranie widzicie, bo znów jest ciemno. I odzyskujemy pojazd i zobaczmy, czy zaakceptuje to nasz kontrakt. Ten obiekt faktycznie znajdował się na orbicie Moona, więc kontrakt powinien być zaakceptowany. Dlaczego? Chyba wiem dlaczego, moi drodzy. Przez to, że niewłaściwie root point był ustawiony. Najwyraźniej zresetowało. Tak. Musiało zresetować parametry złomu. Ten złom nie pamiętał, że był częścią pojazdu, który znajdował się na orbicie Moona, ponieważ root point był niewłaściwie przypisany. Zastanowię się między odcinkami, co z tym faktem zrobić. Oczywiście dość dużo błędów popełniłem, nie przeczę temu w najmniejszym nawet stopniu. Ale jednocześnie jest to dość irytująca sytuacja. Zaakceptuję misję na
dane naukowe z orbity Moona i ta misja zapłaci za ponowienie misji, którą wcześniej realizowaliśmy. Mamy również misję na umieszczenie na orbicie Kerbinu stacji kosmicznej. I ta stacja kosmiczna musi mieć miejsce dla 5 Kerbali, co ledwie. Więc tą misję również zaakceptuję. I mamy 103 punkty nauki, więc mogę na przykład sięgnąć po większe rakiety. I zastanowić się, być może warto by było użyć takich większych rakiet, żeby łatwiej wysłać ładunek, który chcemy wysłać. Albo wręcz przeciwnie, łatwiej wysłać ładunek mniejszy, prawda, czyli malutkie silniczki. Zastanowię się nad tym pomiędzy odcinkami. Wybaczcie, że nic w tym odcinku nie poszło tak jak powinno, ale jest to bardzo istotna nauczka dla mnie, a nauka dla was. A root point i hierarchia pojazdów w KSP jest najważniejszą rzeczą, jaką trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się konsekwencji swoich akcji i decyzji, jeżeli chodzi o hierarchię pojazdów. No i ja tutaj niestety nie pokłoniłem się Krakenowi w odpowiedni sposób i Kraken zdecydował się odmówić mi swojego błogosławieństwa. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!